Spotkania z baśnią i teatrzykiem Kami Shibai, kreatywne zajęcia plastyczne czy gry bez prądu to niektóre tylko formy zajęć organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu. Celem zajęć jest nie tylko ciekawe spędzenie czasu przez najmłodszych, ale i integracja z ich ukraińskimi kolegami. Tak naprawdę to jest kluczowe, żebyśmy nie zamykali się we własnym gronie, tylko kluczowe jest to, żebyśmy poznawali siebie nawzajem, bo nic tak dobrze nie działa na nas rozwojowo i nic tak dobrze nie robi światu, jak poznanie sąsiada. Wtedy to, o czym się mówi, staje się bardziej nasze, bardziej moje, bliskie i jesteśmy też w stanie zastanowić się nad tym, co możemy zrobić, co możemy z siebie dać, jak jeszcze możemy się zachować inaczej, żeby nam wspólnie żyło się lepiej. Dzieci rzeczywiście bardzo dobrze się bawiły podczas tych zajęć, widać było radość, ale też zaangażowanie, widać, że chcą się uczyć nowych rzeczy, ale też widać ten kontakt pomiędzy naszymi uczniami, a właśnie tymi gośćmi z Ukrainy, widać tą integrację, każdy z nich chce się nawzajem poznawać. Myślę, że to jest właśnie w tych zajęciach najważniejsze. Też starają się ze sobą komunikować, nie zawsze skutecznie, ale nawet za pomocą migów można się również porozumieć i też to było widać. Chociaż też mile się zaskoczyłam, bo część dzieci naprawdę rozumiało nasz język. Niekoniecznie potrafiło odpowiedzieć, ale jeżeli ktoś zwracał się do nich, to rzeczywiście rozumieli i też byli bardzo zadowoleni, że ktoś ich zauważa i też chce z nimi uczestniczyć w tych zajęciach. Kontakt z polskimi rówieśnikami jest dla dzieci z Ukrainy bardzo ważny, mówi Natalia Hajdysz z działającego w Nowym Sączu ośrodka dla uchodźców z Ukrainy Czerwona Kalina. Nasz ośrodek Czerwona Kalina zajmuje się pomocą uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjechali w Ukrainę po 24 lutego. My nadajemy informacyjną pomoc, także my organizujemy kursy polskiej dla dorosłych i dzieci, dozwolenia dla dorosłych i dzieci, тобто my namagajemy się także діяти як культурна інституція. І крім того, ми формуємо продуктові набори для тих людей, які цього потребують. Тому ми завжди запрошуємо до співпраці волонтерів, учителів, людей, які можуть надати якусь допомогу українцям в цей час, хочуть це зробити. І так само ми запрошуємо українців, які потребують цієї допомоги, прийти до нас або подзвонити нам і скористатися нею, бо ми працюємо для українців. Нині серед найбільших проблем – це проблема з знаходженням довготермінового помешкання, оскільки війна точиться довше, ніж кожен з нас очікував. Але знайти працю іще деяким українцям не вдалося з різних причин. І тому вони не мають можливості іще оплачувати мешкання в повній вартості, але потребують помешкання на довгий час. І крім того, багато молодих мам не можуть знайти працю. Я зараз говорю про тих мам, які мають діток до 3 років, через те, що вони не мають з ким залишити дитину. А в Новому Сонці є проблема з такими дошкільними закладами для дітей такого віку. І тому, власне, молоді жінки, котрі би могли працювати і бажають цього, не можуть це робити, бо вони мають ще маленьких дітей. Завдяки допомозі парафії Святого Духа, а також школі Єзуїтське Центром Едукації і міжнародної організації Jesuit Refugee Service, ми можемо провадити нашу діяльність. Вони нам допомагають тим, що вони надали нам приміщення, а також вони допомагають нам фінансово провадити всі заняття, весь той спектр допомоги, який ми надаємо. Świat przedstawiony, bajka zawsze leczy, czy dorosłego, czy małoletniego człowieka. My w swojej działalności mamy taki szeroki wachlarz zajęć z bajką i biblioterapii. Między innymi oprócz takich psychoedukacyjnych bajek są też bajki relaksacyjne, więc bardziej będziemy stawiać na takie bajki, gdzie dziecko będzie się czuło zrelaksowane. Bo tak jak mówię, nie jesteśmy specjalistami od tego, żeby leczyć traumy, ale możemy w tym leczeniu wspomóc innych i dać dzieciom, tak mówię, takie dzieciństwo prawdziwe.
Zajęcia będą organizowane przez całe wakacje, w każdą środę zgłaszamy się telefonicznie, mogą dzieciaki w nich uczestniczyć w wieku od 6 do 12 lat. Tak, zapraszamy serdecznie i w związku z tym również, że w tym roku obchodzimy 70-lecie naszego powstania, pragnę jeszcze raz podkreślić, że nie jesteśmy biblioteką tylko dla nauczycieli, jesteśmy biblioteką dla wszystkich. Wszyscy mogą przyjść, zapisać się, zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. Serdecznie zapraszamy, jest taka możliwość, każdy dostanie kartę. Jesteśmy w trakcie zakupu ukraińskich również pozycji, więc dla wszystkich coś dobrego będzie. Mamy nie tylko poradniki psychologiczno-pedagogiczne, jak się niektórym wydaje, ale również mamy mnóstwo pozycji bajkowych dla dzieci, jak i beletrystyki dla dorosłych. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy bardzo dumni z naszej nazwy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i jednocześnie odczarowujemy tą nazwę. Zapraszamy do nas wszystkich, rodziców, ciocie, wujków, starsze siostry, rodziny z dziećmi. Dorosłych zapraszamy dlatego, że każdy w swoim życiu był pedagogiem. Dla własnych dzieci, może trochę dla dzieci sąsiadów, może dla chrześniaków. Mamy dla Państwa książki, które pomogą wychowywać. Nikt tak naprawdę nie przygotowuje nas do bycia rodzicem. A książki, które posiadamy, to są książki, z których Państwo mogą czerpać wiedzę w niezwykle przystępny sposób podaną. Może takie zadanie wakacyjne, jeśli zaplanowaliśmy wypoczynek niczym nieograniczony i oglądanie na przykład seriali na Netflixie, to zróbmy sobie takie postanowienie. Za każdy obejrzany film na Netflixie oferujemy dziecku 10 przeczytanych kartek książki. I porozmawiajmy z dziećmi na ten temat. I już wtedy jesteśmy w pewien sposób pedagogami. Rozmawiamy o uczuciach, o emocjach, o sytuacjach, o których przeczytaliśmy. Albo ten na pewno zaplanowany i zasłużony wypoczynek jeszcze bardziej okraśmy różnymi atrakcjami i wpiszmy, że w każdy wtorek czytamy dziecku 10 kartek. Potrzebujemy tego my, dorośli, i potrzebują tego dzieci. Zapraszamy do biblioteki co środę od godziny 9 do godziny 10:30. Proszę zadzwonić. Zapytać, czy to jest spotkanie z grami, czy spotkanie z książką, czy spotkanie z teatrem. Wszystkie zajęcia są atrakcyjne. Natomiast chociaż raz w tygodniu przeczytajmy dziecku książkę i porozmawiajmy o tej książce. To jest najlepsze, co może się zdarzyć w czasie wakacji i później również. Thank you.